Rodowód. Nie chodzi tutaj u kaduka o herb, ani o szeregi przodków podgolonych z sarmackimi wąsami przy karaberach, ani o wydekoltowane prababki w fiokach. Ojciec i matka, otóż i cały rodowód, jak to jest u nas w dziejach nowoczesnych ludzi bez wczoraj. Z konieczności wzmianka o jednym dziadku, zmuszu notatka o jednym jedynym pradziadku. Chcemy uszanować nasyconą do pełna duchem i upodobaniem semickim awersję ludzi nowoczesnych do obciążania sobie pamięci wiadomościami, w którym kościele czy na jakim cmentarzu dany dziadek spoczywa. Otóż ojciec nosił nazwisko Baryka, imię Seweryn, które na rozłogach rosyjskich zbytnio nie raziło. Sewerian Grigoriewicz Baryka, uchodziło wtedy, prześlizgiwało się niepostrzeżenie. Matka była niewidoczna, samo swoja. Najzwyczajniejsza Jadwiga Dąbrowska, rodem z Siedlec. Całe prawie życie spędzając w Rosji, w najrozmaitszych jej guberniach i powiatach, nie nauczyła się dobrze mówić po rosyjsku. A duchem przemieszkiwała nie gdzieś tam na Uralu, czy w Baku, w Symbirsku czy zgoła w Tule, lecz wciąż w Siedlcach. Tylko w Siedlcach, choć to jedynie z listów i gazet wiedziała, działy się dla niej rzeczy ważne, interesujące. Godne wzruszenia, pamięci i tęsknoty. Wszystko inne, poza mężem i synem, była to przygodna, doczesna, przelotna suma rzeczy i zdarzeń, wzbudzająca coraz większą tęsknotę właśnie za siedlcami. W najpiękniejszej miejscowości, oazie naftowej pustyni, Baku, kiedyś na tak zwanym zychu. W zatoce półwyspu Abszerońskiego, woniejącej od kwiatów i roślinności południa, gdzie przejrzyste morze szmerem napełniało cienie nadbrzeżnych gajów, pani Barykowa nie miała zawsze nic pilniejszego do nadmienienia jak stwierdzenie, że na sekule był także bardzo piękny staw. W Rakowcu były nadto łąki, gdzie piękniejsze niż jakiekolwiek na świecie. A kiedy księżyc świecił nad muchawką i odbijał się w stawie około młyna, Następowało nieuniknione ślimaczenie się w pośród długotrwałego wypominania piękności jakichś tam mokrych łąk pod iganiami, lasku pod stoczkiem, a nawet szosy ku mordom, która, żal się Boże, także była we wspomnieniach pełna nie tylko błota, kurzu i stałych wybojów, lecz i uroku. Już po raz pierwszy wnet po ślubie, jadąc przez Moskwę pani Barykowa, Jadwiga z Dąbrowskich Wsławiła się była pośród Polonii Rosyjskiej rozmową z Jamszczykiem. Gdy bowiem powóz, w którym siedziała, trząsł niemiłosiernie na wybojach mostowej, strofowała kuczera siedzącego na koźle, co to tutaj u was takie płoche bruki? Powtarzała tę wymówkę raz, drugi i trzeci, w miarę zniecierpliwienia, aż do chwili katastrofy. Woźnica oglądał się na nią kilkakroć z oburzeniem, a gdy jeszcze raz powtórzyła okrzyk, uskarżający się na płoche bruki, Zatrzymał swego siwka i wrzasnął. Dasz to wy, barynia. W samą dielek moim briukom przystali. Płochie briuki, da, płochie briuki, Iż babu. Płochie briuki, tak płochie, a ciebie babasz to za dzieło. Kiedy indziej, już jako małżonka dobrze sytuowanego urzędnika, pragnąc przyczynić się w miarę możności do powodzenia i awansów męża, zaszkodziła mu znamiennie swą niedostateczną znajomością arkanów mowy rosyjskiej. Było to na balu publicznym w mieście gubernialnym pod Uralem. Balów zaszczycił swą obecnością miejscowy gubernator oraz jego dorastająca córka. Pani Barykowa, po przetańczeniu walca, miała szczęście znaleźć przypadkiem miejsce obok córki gubernatora. Zapragnęła zawiązać miłą rozmowę z dziedziczką poduralskiej potęgi. Zapragnęła skorzystać z chwili i coś zrobić dla męża, przez pozyskanie przychylności córki gubernatora. Nie wiedziała, od czego zacząć rozmowę. Wahała się i gubiła w niepokoju, co by tu powiedzieć. Wreszcie znalazła. Widząc śliczną różę przypiętą do stanika uroczej gubernatorówny, pani Barykowa z zachwytem, rozpływając się w uniesieniu, tonąc w uśmiechach uwielbienia, wyrzekła – ach, kakaja u was krasna jaoroża! Jakież było jej zdumienie, ba przerażenie, gdy dziewczę gubernatorskie omdlewająco bolesnym dyszkantem poczęło wołać w kierunku ojca. Papieńka, papieńka, mienia jest abiżajut. Skądże pani Jadwiga z Dąbrowskich mogła wiedzieć, że polska róża to nie roża, tak zdawało się z brzmienia podobna. Samo wyjście za mąż za Seweryna Barykę odbyło się w sposób niezwykły. Siedząc już na dobrej posadzie, zdrowy, w sile wieku, przystojny, młody człowiek, postanowił ożenić się, oczywiście w kraju. Wziął tedy urlop jednomiesięczny i w czasie, którym dowolnie rozporządzał, po odtrąceniu okresu podróży, wszystko załatwił. Wyszukał sobie dozgonną towarzyszkę życia, wykonał prawidłowe konkury, zjednał sobie przychylność rodziców, doznał wzajemności, choć panna za czymś tam czy za kimś srodze spazmowała, wziął ślub. Odbył podróż powrotną i nie spóźnił się ani o godzinę na swe stanowisko kiedyś u podnóża środkowego Uralu. Seweryn Baryka nie otrzymał w młodości specjalnego wykształcenia i nie miał określonego zawodu. Gdy był czas po temu, nie bardzo mu się chciało zaprzątać sobie głowy nauką, a później okoliczności tak się ułożyły, że za późno już było przedsiębrać zdecydowane studia. Był tedy przez czas dość długi, pospolitym typem człowieka poszukującego jakiejkolwiek posady. Gdy zaś znalazł niezbyt odpowiednią, szukał cichaczem innej, zyskowniejszej, w jakiejkolwiek bądź dziedzinie. Chodziło tylko o wysokość pensji, mieszkanie, opał, światło, tantiemy i tym podobne dodatki, a co się za te tantiemy wykonuje, to było najzupełniej obojętne. Trzeba nadmienić, iż Seweryn Baryka był człowiekiem z gruntu i do dna uczciwym. To też za najwyższą pensję i za najobszerniejsze mieszkanie nie robiłby nic podłego. W granicy jednak nakreślonej przez mieszczański rzut oka pomiędzy dobro i złe tego świata gotów był robić wszystko, co każą starsi. Rosja przedwojenna była wymarzoną areną dorobku dla ludzi tego typu, zwłaszcza pochodzących z Królestwa. Wiadomości zaczerpnięte w klasach gimnazjalnych, wrodzona inteligencja, która wraz ze zdrowiem towarzyszyła poszukiwaczowi posady i na zawołanie zjawiała się niesiana i niepielęgnowana, Wytrzymałość, odwaga, wesołość i pewna odrobina drwiny z Moskala, którego się służy, lecz nad którym jednak panuje się mimo wszystko, torowały drogę od niższej do wyższej pozycji. Trzeba przyznać, że nie ostatnią rolę grała w tej operze protekcja, cicha, pokorna dobra wróżka prowadząca za rękę od niskiego do coraz wyższego rodaka, tu i tam zaczepionego nogą lub łokciem na tej rosyjskiej drabinie. Niewiele upłynęło czasu od chwili ślubu w Siedlcach, a liści Seweryn Baryka był nie tylko ojcem urodziwego synka, któremu nadano imię Cezary Grzegorz, lecz i zasobnym w pewne oszczędności arywistą. Sprawiedliwość nakazuje wyznać, że nie hulał, na byle co nie puszczał pieniędzy. Ciułał. Jeżeli nie nagi i żywy grosz w złocie, to przedmioty, meble, dywany, biżuterie, nawet obrazy, nawet książki. Niekoniecznie dla ślęczenia nad nimi, lecz raczej jako drogocenne precjoza. Gdy jednak zaszła potrzeba zetknięcia się ze światem ogładzonym i oczytanym, zjawiła się też nieunikniona konieczność czytania owych polskich drogocennych bibliotecznych białych kruków w bogatych oprawach. Z tego zaś częstotliwego czytania snuł się w życie duch pewien, jakoby zapach nikły, subtelny, niejasny. Wśród tomów po uprawianych bardzo wspaniale w skórę złoconą, wyciskaną i pokrytą tytułami, leżał pewien tomik niepokaźny, specjalnie pielęgnowany niczym w skarbcu klejnot najdroższy. Był to pamiętniczek z wojny 1831 roku, napisany i wydany na emigracji przez autora bezimiennego o wyprawie generała Józefa Dwernickiego na beresteczko i radziwiłów. Wśród mnóstwa perypetii, opisanych szczegółowo i w sposób wysoce zagmatwany, była tam na stronicy 37 siódmej podana wiadomość, iż do liczby piętnastu obywateli Narusi, którzy do powstania przystąpili i całym swym majątkiem je poparli, należał Kalixt Grzegorz Baryka, dziedzic sołowijówki z przyległościami. Był to w prostej linii dziad Seweryna Baryki. Dziad Kalikst swym przystąpieniem do powstania wpadł, jak to mówią, najfatalniej. Skoro bowiem generał Dwernicki po bitwie pod Boremlem nad Styrem, naciśnięty przez przeważające siły generała rosyjskiego Rydigera, musiał pod Lulińcami przejść suchą granicą do Galicji, rząd rosyjski rzucił się z całą zaciekłością na tych wszystkich, którzy ów ruch poparli. Sołowijówka została skonfiskowana. Dom rodzinny najprzód zarabowany doszczętnie, a później spalony, a ów dziad Kalikst na ostatnim koniu z przeobfitej niegdyś stajni musiał ruszyć w świat, to znaczy w szarą i ciemną głębinę popowstaniowej biedy. Stał się z pana ubogim człowiekiem, trudem rąk na kawałek chleba zarabiającym w obczyźnie. Tekst wiadomości o tym fakcie, podany sucho, bez tkliwości, lecz szczegółowo, był z obu stron kartki zakreślony przez syna owego dziada Kaliksta, a ojca Seweryna. Dwaj ostatni, z powołanej wyżej sołowijówki z przyległościami, posiadali już tylko wersję przytoczoną w broszurze oraz ustnie podawaną legendę. Sołowijówka stała się mitem rodzinnym, klechdą, podawaną w coraz to innej postaci o czymś dalekim, sławnym, dostojnym, przeogromnym. Sama ta legenda, jak to zwykle bywa z legendami, powiększyła dziadowskie bogactwa, rozszerzyła posiadłości, a samemu jego czynowi nadała piętno nadludzkiego niemal dzieła. Sucha notatka w rzadkiej broszurce bezimiennego autora stała się niejako wrzecionem, na które się nawijała pełna tajemnicy cienka i drogocenna nić wiary ubogich potomków. Wierzyli w jakąś swą wyższość, która ich w dumę wzbijała. Ojciec Seweryna pod tytułem broszury wypisał wielkimi literami, nie wiadomo do kogo, rozkaz stosując, do swego jedynaka czy do całego szeregu potomnych, pilnować jak oka w głowie. W istocie Seweryn Baryka pilnował owej książeczki jak oka w głowie. Wędrowała z nim po szerokiej Rosji, leżąc cicho na dnie kuferka, między brudnymi kołnierzykami i znoszoną bielizną. W sąsiedztwie niepowabnych skarpetek i brulionów podań oposady do rozmaitych dygnitarzy, gdy potomek lekkomyślnego, a wspaniałego dziada był ubogi jak mysz kościelna. Później spoczywała w szufladzie stolika, między najważniejszymi papierami. Trafiła do teki wyższego aferzysty, do skrytki drogocennego biura dygnitarza, wreszcie do szafy oszklonej, nabijanej brązami, pełnej cennych zabytków, rarytasów druku i oprawy. Nie można powiedzieć, żeby treść historycznego raptularzyka miała jakiś szczególnie głęboki związek z życiem duchowym Seweryna Baryki. Było ono jednak w tym życiu czymś dalekim, sennym, nęcącym. Było w tej książeczce zawarte jak gdyby coś z religii, której się nawet nie wyznaje i nie praktykuje, lecz którą się z uszanowaniem toleruje. Było w niej coś z zapachu kwiatu na wiosnę którego człowiek silny, praktyczny i zajęty interesami nie spostrzega, choćby nań patrzał, lecz który z niskiej ziemi i z cienia patrzy nań wiernie mimo wszystko i mimo wszystko woń swą ku niemu wylewa. Nadto do skromnego tomiku przyrosła pycha domowa i skryta ambicja. Nie wypadło się do diabła sroce spod ogona, jak pierwszy lepszy z tych, których się na drodze kariery spotyka i którym w pas kłaniać się trzeba. Od niższej do wyższej idąc posady, rozmaite z kolei zamieszkując miasta, Seweryn Baryka znalazł się wreszcie w baku, na tamecznych naftowych przemysłach, już jako urzędnik wyższy, mający pod sobą całe biuro. Skromne dawniej mieszkanie zamieniło się na apartament, którego posadzki zalegały perskie dywany. Na dywanach stanęły meble, nie jakieś tam artystyczne, lecz po prostu drogie, kryte bezcennymi kaukaskimi atłasami. Ciężkie serwety nakryły stoły, a na ścianach zawisły ręcznie malowane, prawdziwie olejne obrazy mistrzów, równie wysoko w składach mebli cenionych jak same meble. Wiele naczyń ze srebra i złota przechowywały dębowe i orzechowe szafy, masywne jak forteczne bastiony. Wciąż jednakowo umiarkowane prowadząc życie, Seweryn Baryka po latach miał w banku złożonych oszczędności na czarną godzinę kilkaset tysięcy rubli. Był wysoko cenionym osobnikiem, solidną jednostką, cieszącą się powszechnym uszanowaniem w świecie, gdzie jego los rzucił. Wyrastał na widoczną figurę w świadku polskim. Cicha żona, pochlipująca stale i wiecznie, a coraz natarczywiej za miastem rodzinnym, wywarła już na męża wpływ taki, że czasem, nieraz, pachniała mu myśl powrotu do kraju, przeniesienia nad Wisłę domowego ogniska. Podjęcia jakiejś tam szerszej pracy. Ale znakomita w baku posada, grosz napływający do kiesy istną strugą, dobrobyt, spokój, wreszcie kraj ów mlekiem i miodem płynący, powstrzymywały na miejscu. Zjawiło się nawet pewne przyzwyczajenie do tamecznego właśnie dobrobytu: ciepły klimat, znakomite i nadzwyczajnie tanie południowe owoce. Łatwość otrzymania za nijaki grosz przepysznych jedwabiów, taniość pracy ludzkiej, możność spędzania pory upałów na zychu, wygoda i dostatniość urządzenia domowego nie wypuszczały z tego kraju. Nieświadomie czy podświadomie trzymało jeszcze przywiązanie do całego układu stosunków, do przepotęgi carsko-rosyjskiej, na której siedziało się jak mucha na uprzęży, ściskającej łeb i boki dzikiego, obcego rumaka. Tak to... Z roku na rok, marząc o powrocie do kraju, a jednocześnie porastając w złote i srebrne pióra, Seweryn Baryka całą duszę wkładał w synka, w zdrowego i zażywnego Czarusia. Chłopiec ten miał od najwcześniejszych lat najdroższe nauczycielki francuskiego, angielskiego, niemieckiego i polskiego języka. Najlepszych, drogo płatnych korepetytorów, gdy poszedł do gimnazjum. Uczył się wcale nieźle a raczej uczyłby się był znakomicie, gdyby rozkochani w nim rodzice nie przeszkadzali swymi trwogami i pieszczotami, trzeba się nie przepracowuje i nie wysila za nadto. W zacisznym gabinecie, wysłanym puszystym dywanem, tak puszystym, że w nim stopa ginęła, ojciec i syn spędzali jak najczęściej rozkoszne sam na sam. Chłopiec, pierwszoklasista, leżąc na piersiach ojca, z głową przy jego głowie. I ojciec, kołyszący się na bujającym fotelu, powtarzali do upadłego jakiś mały wierszyczek polski, żeby zaś nie zapomnieć dobrego wymawiania tej trudnej mowy. Szkoła robiła swoje. Czaruś stokroć lepiej mówił po rosyjsku niż po polsku. Nie pomagało przestrzeganie w domu mowy polskiej ani to, że służące były Polki. Pani domu, jak wiadomo, nie mogła wpłynąć na zruszczenie syna. Nie mógł również przyczynić się do zruszczenia Czarusia ojciec. Doskonale zresztą rozumiejący konieczność znajomości języka państwowego i kładący na tę konieczność nacisk wielki. Gdyż w tym czasie już mu samemu pachniało to coś delikatne, miękkie, pańskie, co z dalekiego kraju się niosło. Lecz życie samo, przepojone duchem rosyjskim, robiło swoje. Tak to dnicza Rusia upływały w ramionach ojca i matki, na ich kolanach, pod ich rozkochanymi oczyma. Część pierwsza. Szklane domy. Czaruś dostał był właśnie promocję z klasy czwartej do piątej i skończył czternasty rok życia, gdy Seweryna Baryka jako oficera zapasowego powołano do wojska. Wojna wybuchła. Szybko w ciągu paru dni idylla rodzinna została zdruzgotana. Cezary znalazł się sam z matką w osierociałym mieszkaniu. Gdy odprowadzał ojca na statek wojenny odchodzący do astrachania, nie czuł żadnego zgoła żalu. Nowość. Zajmowały go tysiące szczegółów, drobiazgów, dat, nazwisk, cyfr, związanych z przebraniem się ojca w mundur oficerski. Pakował walizkę. Świetną walizkę ojcowską z grubej żółtej skóry, z metalowym okuciem, z wyciśniętym inicjałem i mnóstwem wewnątrz tajemniczych przegródek. Nie podzielał i nie rozumiał zupełnie płaczu i spazmów matki, desperującej od świtu do nocy. Dopiero gdy ojciec w gronie innych oficerów został na pokładzie, a on sam z matką na brzegu i kładkę z hałasem odepchnięto, Cezarek dostał napadu przerażenia, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie doświadczył. Pod naciskiem tego uczucia wyciągnął ręce i począł krzyczeć, jak istny dzieciak. Lecz znaki uspokajające, które kreśliły w powietrzu białe ręce ojcowskie, uciszyły go tak nagle, jak nagle przyszła ta ślepa boleść dziecięca. Przecie to na krótko. Istne manewry. Wojna nie będzie trwała długo jakieś tam parę tygodni, może miesiąc, najwyżej dwa. Wał rosyjski przesunie się po polach wrogów, zmiażdży przeszkody jak marchew czy kukurydze i wszystko wróci do normy. Tak mówili wszyscy. I taką też opinię w spadku po ojcu odjeżdżającym otrzymał Cezary.